Otwieram 22. sesję Rady Miasta Malborka. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecni są wszyscy radni. Sesja oczywiście jest prawomocna do podejmowania uchwał. Panie i Panowie Radni, serdecznie Was witam. Witam również Pana Burmistrza Andrzeja Rypolskiego wraz z zastępcą Maciejem Luskiem. Witam dyrektorów i prezesów firm komunalnych. Witam serdecznie media, jak i również mieszkańców miasta Malborka, którzy nas słuchają i oglądają. Panie i Panowie Radni, zanim przejdziemy do porządku, chciałbym porządek uzupełnić o jeden punkt. Mówiłem wczoraj na posiedzeniu przewodniczących, że na wniosek Pana Burmistrza wprowadzam do porządku sesji projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta Malborka do projektu Cyfrowo Połączeni 2 i proponuję to w punkcie 8, w punkcie J. Jest to, jak przypominam, jest to projekt uchwały intencyjny. Panie i Panowie Radni, w związku z tym, że pozwoliłem sobie na zmianę, proszę to Panie i Panów Radnych za tym, aby wprowadzić ten projekt uchwały do porządku dzisiejszej sesji, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Informuję, że ten punkt będzie w punkcie 8 pod punkcie J i proponuję przyjęcie porządku obrad w takiej formie, jaką Państwo otrzymaliście po uwzględnieniu tego punktu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszej sesji, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy są inne wnioski? Tak, proszę Pan Radny Koszczyka. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zastanawiając się nad porządkiem dzisiejszych obrad, przyjrzałem się tutaj treści uchwały o zmianie statutu MCKiK. I wiem, że te błędy były wyeliminowane. Dzisiaj otrzymałem tekst poprawiony. Jeszcze tam są drobne literówki, ale myślę, że dla uporządkowania stanu prawnego warto jest uchwał przyjmować teksty jednolite. I teraz nie wiem, czy może ten punkt przeniesie następną sesję, jednak prosiłbym, żeby wnioskował, żeby został opracowany tekst jednolity statutu, czyli jeden dokument, w którym będą aktualne zmiany. My już mieliśmy kłopoty z takim statutem podczas prac komisji rewizyjnej. W pewnym momencie okazało się, że było ileś zmian i trudno było ustalić stan na konkretny dzień. Osoba korzystająca ze statutu załączonego do uchwały również będzie miała taki kłopot. Wygodniej byłoby przy każdej zmianie od razu przyjmować tekst jednolity. I dlatego taki wniosek chciałbym postawić i albo zobligować odpowiednie osoby do jak najszybszego opracowania tekstu jednolitego tego statutu, albo przesunąć punkt na następne posiedzenie i w takiej postaci przyjąć statut, a nie tylko zmiany na konkretny punkt. To się źle czyta i trudno z tego korzystać. Czyli Panie Radny, proszę o zdjęcie, czyli wniosek o zdjęcie punktu 8 pod punkt H, tak? Tak, sobie mogę ale chodzi o uchwałę zmiany w statucie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji. Dokładnie, tak, to jest H, pod punkt H. Czyli elektronicznie, to jest pod punkt I, Panie i Panowie Radni, jest wniosek Pana Radnego Dariusza Koszczewy o zdjęcie z porządku punkt 8 po punkt H. Kto z Pań i Panów Radnych jest? Pan Radny Wilk jeszcze chciałby do porządku, tak? Wnieść uwagę. Proszę Cię. Panie Przewodniczący, ja chciałbym poprzeć wniosek tutaj Pana Koszczewy, dlatego że w formie zaproponowanej dzisiaj pod obradą się nie nadaje do przyjęcia ze względu na błędy formalne, jakie zawiera i merytoryczne. Dlatego dobrym pomysłem jest zdjęcie tego z porządku obrad i przygotowanie być może jednolitego. Panie i Panowie Radni, zanim przejdziemy do głosowania, poprosił o głos Pan Maciej Rusek, zastępca burmistrza. Proszę uprzejmie.
jako było w dyskusji przed Państwa głosowaniem, że można... Znaczy tam, Panie Radny, wydaje mi się, że błędów tam formalnych, merytorycznych nie ma, były poprawki związane z uzasadnieniem, ale wydaje mi się też, że propozycja Pana Radnego Kostrzewy jest słuszna, natomiast w tej chwili chciałbym prosić, abyście Państwo głosowali tę uchwałę, dlatego że to jest też związane z regulacjami podatkowymi. I stąd jest ten tryb, zależy nam tutaj na czasie. Natomiast rzeczywiście dalsze procedowanie nad statutem nie tylko tej jednostki powinno być w formie tekstu jednolitego. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny Kostrzewa jako pierwszy wnioskodawca. Proszę przyjąć. Panie Burmistrzu, w takim razie tego chciałbym zapytać, czy przeniesienie uchwalenia statutu na następną sesję skomplikuje w jakiś sposób finanse? Jeżeli tak, to ja jestem gotów oczywiście wycofać ten wniosek i tylko zasugerować, ale proszę o odpowiedź. Mam informację, że tak. Nie wiem, czy Pani Naczelnik Jolanta Leszczyńska będzie chciała w jakości jeszcze to uzupełnić. Proszę, Pan Radny Wilk. Ja chciałbym się zorientować odnośnie tego, o czym mówił Pan Burmistrz Szusek, to jaki ten tekst obowiązuje? Ja nie mam innego tekstu. Panie Burmistrzu? Pan Radny Krynak się zgłaszał, tak? Tak. Króciutko proszę uprzejmie tej sprawie i przechodzimy do... Chciałem zapytać Panie Burmistrzu, czy w proponowanym projekcie uchwały prócz potwierdzonych przez Pana wad natury formalnej istnieją jeszcze wady prawne? Panie Burmistrzu, proszę. Ja przepraszam, ja uważam, że projekt tej uchwały nie zawiera wad prawnych, formalnych. Tak? Zadałem pytanie, jeśli można sprecyzuję. Czy przed chwilą Pan potwierdził, że istnieją wprawdzie wady formalne? Chciałem zapytać, czy prócz wad formalnych istnieją wady prawne? Twierdzę i twierdziłem, że nie istnieją. Może nie wybrzmiało. Dziękuję bardzo. Pan Radny w kwestii zmiany porządku. Króciutko Pan Radny Berliński. W kwestii dyskusji na tym. Proszę Państwa. Te rzeczy takie szczegółowe, jeden radny mówi, że są błędy, drugi, że nie ma, trzeci, jeszcze coś. Przecież jeżeli odrzucimy tą uchwałę teraz, to nie poprawimy jej. Trzeba po prostu tą uchwałę przyjąć i jeżeli możemy ją, jeżeli będzie źle, to odrzucić po dyskusji. Więc spróbujmy się nie niecierpliwić, tylko poczekać, przedyskutować i wtedy będzie można odrzucić tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Radni, padł konkretny wniosek Pana Radnego Dariusza Kostrzewy. Czy Pan Radny chciałby zabrać jeszcze w tej kwestii głos? Proszę przyjąć. Szanowni Państwo, widzę, że wzbudziłem niecelowo zupełnie dyskusję. W takim razie może zawrzyjmy jakiś kompromis. O ile Pan Burmistrz zobliguje odpowiednie osoby do przygotowania tekstu jednolitego statutu, to moim osobistym celem jest dostęp do dokumentów w jednolitej treści, uporządkowanych, aktualnych na dany dzień. Jeżeli na następnej sesji, czyli podejmiemy uchwałę pod nazwą przyjmuje się treść jednolitą statutu MCKiK, to ja jestem skłonny wycofać swój wniosek. Rozumiem. Czyli? No nie wiem, tak? Będzie taki tekst opracowany, czy nie? No nie wiem. Panie Burmistrzu. Nie wiem kto, no. Tak po... Proszę bardzo. W związku z tym, Panie Radny, bardzo dziękuję. Panie i Panowie Radni, czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania porządku dzisiejszej sesji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
również nie widzę. Panie i panowie radni, przechodzimy do punktu trzeciego, sprawozdanie z niesesesyjnej pracy burmistrza. Panie i panowie radni, otrzymaliście materiały na piśmie, w związku z tym, jeśli są jakieś pytania, uwagi, to proszę bardzo o zgłaszanie się do wypowiedzi. Pan radny Marek Twarzecki, proszę przyjąć. Panie burmistrzu, mam właściwie trzy pytania. Pierwsze dotyczy rozszerzenia informacji dotyczącej spotkania z wojewodą w sprawie obwodnicy i drugiej nitki mostu. Drugie dotyczy spotkania z działkowcami burmistrza Ruska. Chciałbym, żeby przy tej okazji gdyby wypowiedzieć się w kontekście pisma, które zostało złożone przez działkowców w sprawie proponowanych zmian w uchwale. I trzecie pytanie dotyczy jakby rozszerzenia tej informacji z międzysesyjnej pracy o dni po 13 sierpnia. Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Iglińska się zgłaszała, tak? Proszę uprzejmie. Moje pytanie dotyczyło oczywiście drugiej nitki mostu. Tutaj kolega radny Harewski przedział. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pan radny Grylak, proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, 10 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie pod szyldem Omnibus NGO. W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące projektu realizowanego przez Fundację Pokolenia w Trzebie i tak dalej. One dotyczyło organizacji pozarządowych. I stąd pytanie, czy w konkluzji tego spotkania jakieś, doszliśmy do jakichś informacji, które mógłbym przekazać mieszkańcom bądź przedstawicielom organizacji pozarządowych. Jakie korzyści konkretnie płyną dla nich, tu miejscowych, z uczestnictwa gminy miejskiej Marbok w tym projekcie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, odbyło się spotkanie z działkowcami. Chciałbym się zapytać o rezultat tego spotkania. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi co do międzysesyjnej pracy pana burmistrza? Jeżeli nie ma, oddaję panie burmistrzu panu głos. Proszę przyjąć. Jeśli chodzi o omnibusa, to jest inicjatywa, do której przystąpiliśmy, podpisaliśmy porozumienie z Fundacją z Tczewa. Bardzo chyba w moim głębokim przekonaniu bardzo potrzebny projekt, bo on ma wiele segmentów, ale jednym takim zasadniczym to jest taka akademia dla członków najrozmaitszych stowarzyszeń. Obejmuje kilkadziesiąt godzin szkoleń, zarządzania projektami, ubiegania się, zdobywania funduszy zewnętrznych. Są tam także możliwe szkolenia dedykowane, jeśli stowarzyszenia będą potrzebowały specyficznej wiedzy eksperckiej związanej z ich konkretną działalnością. Także może być to sfinansowane. Warto podkreślić, że ten projekt jest w 100% finansowany. Jeśli idzie o spotkanie z działkowcami, to odbyły się dwa takie spotkania zgodnie z zapowiedzią pana burmistrza w czasie poprzedniej sesji. Pierwsze spotkanie w bardzo szerokim gronie, także przy obecności przewodniczącego i zarządu gdańskiego ogrodów działkowych oraz drugie spotkanie, na którym także ja byłem, spotkanie pana burmistrza w Urzędzie Miasta. I no, na obu tych spotkaniach pan burmistrz podkreślał, że podtrzymuje to stanowisko wyrażone na poprzedniej sesji w czasie dyskusji, na której tutaj uchwała. Natomiast rzeczywiście wpłynęło chyba przedwczoraj pismo, wniosek grupy działkowców, którzy domagają się, aby burmistrz te ustne zapewnienia potwierdził pisemnie.
konsultacjach i z planistą, i z radcą prawnym uważamy, że po pierwsze z punktu widzenia planistycznego taki zapis nie jest możliwy, dlatego że nie zapisuje tego typu informacji, nie zawiera taki dokument, jakim jest studium uwarunkowań. Tego typu zapis jest jak najbardziej możliwy w miejscowym planie zagospodarowania. Ale na to przyjdzie czas, kiedy będzie plan wyłożony. Czyli wracamy jakby do trzonu i osi tej naszej argumentacji, która opierała się na tym, że najmocniej interesy, w tym wypadku działkowców, innych użytkowników nieruchomości, bronią zapisy planu. To jest z punktu widzenia planisty, które także podzielamy. Natomiast z punktu widzenia prawnego, gdyby taki zapis pojawił się, no nie sądzę, w treści uchwały, ale załóżmy, że w uzasadnieniu, nie ma żadnej mocy prawnej. Żadnej mocy prawnej. Ponadto, przepraszam za oczywiste stwierdzenie, każda uchwała może być za chwilę zmieniona. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja wrócę trochę do problematyki tej, która się przewijała w państwa pytaniach odnośnie zadania polegającego na budowie drugiej nitki obwodnicy jako jednego zadania. I tutaj pytanie pana radnego, jeśli chodzi o spotkanie z wojewodą. Spotkanie miało na celu takie przygotowanie tej ścieżki legislacyjnej, która będzie potrzebna, jeśli chodzi o budowę obwodnicy, to znaczy wydania na jego końcowym etapie decyzji lokalizacji inwestycji. To jest jakby już ostatni etap drogi, którą mam nadzieję pokonamy, która doprowadzi nas do budowy tego zadania jako zadania łącznego, czyli i drugiej nitki obwodnicy. Na spotkaniu obecny był również pan dyrektor Generalnej Dyrekcji Oddziału Gdańskiego, więc wymieniliśmy tutaj informacje o przebiegu tych wszystkich zadań. Państwo wiecie, projekt drugiej nitki mostu będzie gotowy, można powiedzieć, na dniach, już niebawem. Myślę, że to będzie kwestia przyszłego miesiąca, natomiast szacujemy, że wczesną wioską będzie gotowy projekt obwodnicy miasta Mazur. Ja też nie ukrywam, bo padło to pytanie, co robiłem po 13 sierpnia, panie radny. Zdarza się tak, że burmistrz chodzi też na urlop, czy bywa na urlopie. Co prawda ten urlop przerwałem wczoraj, ponieważ była taka sytuacja, że musiałem wczoraj spotkać się w Ministerstwie Transportu i w Ministerstwie Infrastruktury. Sprawa dotyczyła również działań związanych z obwodnicą. Ponieważ, jak Państwo wiecie, po tym etapie projektowym w Dyrekcji Gdańskiej odbędzie się taka wstępna analiza i wstępna zgoda na, mam nadzieję, na realizację tego przedsięwzięcia. Natomiast kluczowy będzie komitet opiniujący projekty inwestycyjne w Warszawie, tak zwany KOPI, który na wniosek dyrektora Generalnego Dyrekcji z Gdańska, mam nadzieję, odbędzie się na przełomie. Takie są nasze ustalenia wspólne również w ministerstwie. Odbędzie się na przełomie października i listopada. Zobaczymy, jak to się, tam są pewne terminy legislacyjne i jakby te terminy muszą biec. Ale mam nadzieję, że w tym terminie uda się tą decyzję w Warszawie uzyskać. Moja wizyta w Warszawie właśnie tego dotyczyła, ponieważ to nie ukrywam, że trzeba o to mocno zabiegać, trzeba ten lobbying i pokazywać to, ten lobbying w Warszawie prowadzić i pokazywać to, że
przez rzekę Nogat na drodze 22 jako o jednym z najgorszych miejsc, jeśli chodzi o ciągłość ruchu w województwie. Dopiero po decyzji KOPI w Warszawie, którą mam nadzieję uzyskamy, ale ja tu nie jestem, ponieważ jestem realnym optymistą, a nie kurą optymistą. Wczoraj przeczytałem w Warszawie, że już roboty ruszają w 2013. Ja będę wiedział, że one ruszają, jak będzie podpisana decyzja ministra w tej sprawie i wtedy będę mógł to Państwu powiedzieć. Dzisiaj trwają, tak jak powiedziałem, szeroko zakrojone działania, żebyśmy do tego doszli. Pierwszym etapem jest, jak powiedziałem, decyzja KOPI w Warszawie, która tak naprawdę de facto umożliwia wpisanie tej inwestycji w zadania inwestycyjne z programu, który pozwoli na budowę tej przeprawy. A tutaj nawet jeśli będą oszczędności z różnego typu inwestycji, to bez tej decyzji nie ma mowy o realizacji. Więc jakby musimy ten bardzo ważny element przejść. I nie ukrywam, że całe działania lobbyingowe opierają się teraz na tym, aby tą decyzję KOPI w Warszawie przejść z powodzeniem. Myślę, że wyczerpałem. Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o decyzyjnej, ponieważ to też tego nie zawieraliśmy. Nie ma dzisiaj Oli Kapelińskiej, ale też chyba warto z tego miejsca powiedzieć, że i podziękować zarówno Oli Kapelińskiej, jak i Magdzie Marszałkowskiej za chyba wzorową realizację w tym roku Magic Marburg i myślę, że wszyscy mamy to samo wrażenie, a jeśli nie, to tutaj myślę, że to warto powiedzieć, ale ja słyszałem same głosy zadowolenia i podziwu z tej imprezy, która staje się taką główną imprezą promocyjną, jeśli chodzi o nasze miasto. W tym roku, jak Państwo wiecie, zaszczycili ją bardzo ważni goście, bo był wiceminister finansów, był pan marszałek, był pan wicemarszałek, no i nie będę wymieniał, ale bardzo wiele ważnych osób z województwa. Myślę, że ta informacja i ten sukces organizacyjny i kulturalny miasta będzie szerokim echem nie tylko w województwie, bo byli również na przykład członkowie Polskiej Organizacji Turystycznej z Warszawy, pani dyrektor, więc myślę, że ta informacja o tym, że w Marburgu robimy piękne rzeczy i dobrze promujemy nasze miasto, będzie w całej Polsce rozpowszechniana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, czy są jeszcze zapytania, jeżeli chodzi o międzysesyjną pracę pana burmistrza? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego. Informacja o realizacji programu rewitalizacji miasta. Panie i panowie radni, otrzymaliście to na piśmie. Czy są ewentualne zapytania lub jakieś po prostu uwagi, które chcielibyście po prostu do tego sprawozdania, do tej informacji wnieść? Proszę przyjąć. Nie widzę, w związku z tym nie ma potrzeby głosowania, ponieważ to była tylko i wyłącznie informacja do wiadomości Wysokiej Rady. Przechodzimy do punktu piątego. Punkt piąty. Sprawozdanie działalności spółek za 2011 rok, których organem założycielskim jest miasto Marburg. Również tutaj, panie i panowie radni, otrzymaliście informację, sprawozdanie na piśmie. Czy są pytania do tych informacji? Proszę radę Gryla. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, w wykazie tych informacji jest m.in. przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Marburgu, współpraca z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego sprawozdania czytam, że podział zysku netto w kwocie 562 976 zł podzielony został na zwiększenie kapitału zapasowego 340 976 zł, no i dla załogi 222 000 zł. W postaci premii, rozumiem, zostało wypłacone dla załogi. Jeżeli tak, to interesuje mnie obszar, jakie premie
przyznane zostały sferze odpowiedzialnej za prezesostwo w tej sprawie. Pracownicy polegli, nie? Prezesi nie otrzymali premii, to moje pytanie. Panie i panowie radni, czy są jeszcze uwagi co do sprawozdania tej spółki? Jeżeli nie ma, na sali są obecni szefowie spółki, także prosiłbym panią prezes, prawda, o zabranie głosu i odpowiedź radnym. Rozumiem, że do tej spółki więcej pytań nie będzie, prawda? Proszę uprzejmie, pani prezes. Proszę uprzejmie. Witam Państwa, Krystyna Dobilecka. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie Pana Radnego, informuję, że z tej kwoty, z podziału zysku, dla prezesa nie poszły żadne pieniądze. Były to pieniądze dla wszystkich pracowników. Czy jeszcze mam uzupełnić? Tak, ale to nie było. Z tej kwoty nic nie poszło dla prezesa. Mam jeszcze jedno pytanie, wedle jakiego klucza zostały przydzielone te pieniądze między pracownikami? Tak, ogólnie. Zgodnie z podpisanym wiele lat temu układem zbiorowym, zaakceptowanym przez związki zawodowe, po każdym roku kalendarzowym, jeżeli jest zysk i pozwala na to sytuacja finansowa, pracownicy mogą skorzystać z tej nagrody rocznej, premii rocznej. I co roku zapada decyzja, w jakiej wysokości. Układ zbiorowy mówi do 8,5%. W ubiegłym roku było to znacznie mniej. W jakiej wysokości? Było to dzielone w ten sposób, że każdy wydział, każdy brygadzista, każdy kierownik wydziału proponował swoim pracownikom wedle uznania za zaangażowanie w roku ubiegłym, za wkład pracy, jaki wnosili. I to zostało, było omawiane z prezesem i wspólnie akceptowane. Dziękuję bardzo. Pan radny otrzymał wyczerpującą odpowiedź. Czy są jeszcze uwagi i pani radnych co do innych spółek? Nie widzę, w związku z tym, panie i panowie radni, otrzymaliśmy tą informację i myślę, że bardzo dobrze się stało, ponieważ radni i nie tylko radni, również mieszkańcy Mangorka, którzy się kontaktują z radnymi, mogą mieć wgląd do działań poszczególnych spółek. Sprawozdania zostały opracowane dość szczegółowo, także byłem uczestnikiem Komisji Finansowej i powiem, że tam rzeczywiście bardzo dużo było na ten temat dyskusji. Tutaj chciałbym jeszcze raz podziękować panu przewodniczącemu Komisji Finansowo-Budżetowej Zespołowi Warnaszowi za bardzo dobre przygotowanie i prowadzenie wczorajszej Komisji Finansowej. Panie i panowie radni, przechodzimy do punktu 6. Zapytania i interpelacje radnych. Proszę uprzejmie o zgłaszanie interpelacji, zapytań. Proszę uprzejmie. Pani radna Osińska. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni radni. Chciałam zwrócić uwagę i ponowić interpelację pana Kowiela odnośnie ulicy Okopowej. Naprawdę ulica Okopowa prosi o pomoc. Mieszkańcy ulicy Okopowej proszą o pomoc. Jest dziura na dziurze, mieszkańcy nie mogą przejść z jednej strony do ulicy na drugą. Zresztą chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy, po drugiej nie ma chodnika. Także naprawdę prosiłabym o pomoc i jakąkolwiek interwencję w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Andrzeja Karpacka, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Od 1 października tego roku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wzrasta kryterium dochodowe, które uprawnia do skorzystania z pomocy społecznej i w związku z tym zwiększy się krąg osób uprawnionych do pomocy społecznej. Jak wiemy, na pierwsze półrocze i na drugie zawsze są przyznawane dla tych najuboższych rodzin kryteria, stypendia socjalne dla uczniów. I na dzień dzisiejszy część rodzin nie zakwalifikuje się. Natomiast od października te uprawnienia, te wiele rodzin nabędzie i składają zapytania, czy będzie jakaś korekta, czy w październiku, jeżeli będzie ponowne jakieś przeliczenie i te osoby na to półrocze będą mogły jeszcze skończyć.
Dziękuję bardzo. Pan radny Gryla, proszę przejść. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, dzisiaj tylko dwie interpelacje. Jedna to tak jakby w nawiązaniu do mojej sprzed roku, kiedy pytałem o nieruchomość przy ulicy Piastowskiej vis-a-vis McDonalda oraz nieruchomość gruntową przy ulicy 17 Marca między byłą starą apteką, tą tradycyjnym lokalem, gdzie mieściła się tylko lat apteka, a sądem. Uzyskałem rok temu odpowiedź, że postanowienia, jakie były obwarowane te trakty sprzedaży, traktaty sprzedażowe zostały tak jakby przesunięte o 2 lata. O 2 lata, czyli do 2012 roku otrzymałem faktycznie informację, zapytanie ze strony jednego z mieszkańców, czy coś w tym względzie ponownie się zmieniło, czy uległy zmianie pierwotne postanowienia, o których była mowa podczas sprzedaży. Druga sprawa to tak jakby, nie wiem do kogo się zwrócić, ale zwracam się do Pana jako ojca miasta, można powiedzieć. Mianowicie dostrzegam na terenie miasta zagrożenie katastrofą budowlaną. Mianowicie vis-a-vis cukrowni w tym hipermarkecie jest taka spora belka, ona prawdopodobnie waży kilka ton. Z jednej strony jest bardzo poważnie nadwyrężona i to widać. Nie wiem do kogo się zwrócić, żeby ewentualnej katastrofie zapobiec, bo uważam, że w tej sytuacji trzeba mieć dzwon alarmu. To wszystko. Pan nie wie, o czym mowa, tak? Vis-a-vis, w lewo, teraz sobie stole tlenek. Jak się tam podjeżdża, jest taka duża belka pozioma. Z jednej strony jest pęknięcie i to widoczne, jest pęknięcie kilka centymetrów, może, nie wiem, z dołu to ta... Proszę? Jest to teren? To nie jest teren miasta, to jest teren prywatny, ale nie wiem, do kogo się zgłosić z tego. Do właściciela, tak? Dobrze. Jeśli tak, to... Dziękuję bardzo. Pan radny Charzecki, proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, ja chciałem wrócić do sprawy, którą na poprzedniej sesji poruszał radny Gryla, z tym, że dostał odpowiednio wymijającą odpowiedź. Sprawa dotyczy ulicy Dema. Ja może ją szerzej trochę omówię, bo żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Otóż w 2010 roku Agencja Mienia Wojskowego sprzedała teren prywatnej osoby, sprzedając jednocześnie drogę dojazdową, która oczywiście z punktu widzenia prawa drogą dojazdową nie jest. A sprzedając ten teren, część bloków na ulicy Dema w tej chwili formalnie rzecz biorąc nie ma dojazdu do swojej posesji. Ma ten dojazd jedynie przez działki prywatne. I ma ten dojazd za zgodą właściciela. Agencja Mienia Wojskowego zgłaszała się do miasta z propozycją bezprzetargowej sprzedaży z bonifikatą. Miasto w odpowiedzi na to pismo w lipcu 2010 roku burmistrz napisał, cytuję za wypowiedzią prasową rzecznika Agencji Mienia Wojskowego, nie jesteśmy zainteresowani nabyciem działki, ponieważ posiadanie ich wiąże się tylko z generowaniem kosztów i nie przynosi żadnych dochodów. W związku z tym chciałem zadać cztery pytania poważne, jedno mniej poważne. Pierwsze poważne pytanie. Chciałem się dowiedzieć, jaki był poziom rekompensaty proponowanej przez Agencję Mienia Wojskowego przy sprzedaży bezprzetargowej na rzecz miasta. Pytanie drugie. Rekompensaty, o której mówi rzecznik Agencji Mienia Wojskowego, w tej wypowiedzi. To ulga. On nazywa to rekompensatą. Drugie pytanie dotyczy tego, żeby Pan ocenił, czy, bo Pan mówi, że zakup tej działki był z punktu widzenia finansowego miasta niezasadny.
A chciałbym, żeby pan ocenił następującą sytuację. Czy niezasadne było również z punktu widzenia finansowego zakupienie tej działki, wytyczenie drogi i sprzedanie pozostałości? Jakie by to skutki finansowe spowodowało dla miasta? No, trzecie pytanie dotyczy również pańskiej wypowiedzi prasowej. Nie wiem, czy ona jest dokładnie zacytowana. W ubiegłym roku, w maju, powiedział pan, że do czasu, gdy nie nastąpi uchwalenie przez Radę planu miejscowego zagospodarowania na tego terenu, to właściciel nie może rozpocząć tam żadnej inwestycji. Chciałem się dowiedzieć, czy pan tą swoją wypowiedź podtrzymuje. No, czwarte pytanie to pytanie, w jaki sposób będzie chciał pan zabezpieczyć interesy tych mieszkańców mieszkających w blokach, którzy de facto w tej chwili nie mają do tych bloków dojazdu. I piąte pytanie, może mniej poważne, to właściwie pytanie troszkę do prawnika. Wzdłuż tej drogi stoją znaki drogowe. Chciałem się dowiedzieć, jaka moc prawna jest znaków drogowych stojących wzdłuż drogi, która nie istnieje. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, nie widzę już pytań, które by chcieli radni zadać, ale tutaj pani wiceprzewodnicząca, proszę do Pentkowska. Proszę przyjąć. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałabym zwrócić się z prośbą do naszego wydziału tu geodezji, albo nie wiem kogo. Chciałabym zdobyć mapkę z określeniem terenów miasta, które znajdują się na osiedlu Południe. Ponieważ spotykam się z mieszkańcami i sama mam problem, który jest teren miasta, gdzie trzeba skosić trawę, a który należy do WAM-u, a który należy do spółdzielni. Ja szczególnie mówię o tym terenie za Mederi, tak, i w kierunku tutaj do ulicy Michałowskiego. To jest takie pytanie. Drugie. Chciałabym prosić, o ile byłoby to możliwe, wiadomo, że jest to związane z pewnymi kosztami. Wjeżdżając do Malborka, obserwuję lewą część miasta, tu ze strony Kałdowa, oświetloną, jeżeli chodzi o zamek. My mamy również piękny budynek Urzędu Miasta, który zasługiwałby na ciekawsze, ładniejsze dla oka oświetlenie. Dlatego proszę o rozważenie takiej możliwości, oczywiście w miarę posiadanych środków. I trzecia sprawa dotyczy braku koszy w mieście. Sama byłam w takiej sytuacji, że wracałam kiedyś z dworca na pieszo i miałam papiery w rękach, które chciałam wyrzucić. Przez całą ulicę De Gaulle'a i Sikorskiego nie spotkałam żadnego kosza na świecie. Ja się trochę nie dziwię, bo rodzice chcieliby zadziałać wychowawczo, ale nie mogą nauczyć tych dzieci wyrzucania śmieci do kosza, bo ich po prostu nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Koszczera, proszę czy. Muszę się wrócić do swojego pytania z czerwca. Pytałem o uwagi z kontroli sanepidów przy szkole. Tam chodziło o przeżywanie się ciągów komunikacyjnych, usunowców i wyrobów gotowych. Sytuacja taka jest dopuszczalna prawem. Co prawda nie mogę dotrwać do odpowiedzi, ale przeczytałem sobie protokół. Oczywiście ja pana wyjaśnienie znałem już wcześniej, bo było udzielone po kontroli sanepidów w tym przedszkolu. Oczywiście ono nie jest prawdziwe, bo ten typ budynku przedszkola jest bardzo popularny w całej Polsce i wszędzie udało się te bariery pokonać. I to nie jest tak, że warunki architektoniczne obiektu uniemożliwiają wyeliminowanie tego krzyżowania się. No ale skoro pan uważa, że nie, to nie, ja to oczywiście przyjmuję, chyba wszyscy to przyjmujemy. Pytanie, nie, to nie jest pytanie, tylko pytanie retoryczne może. Czy bakterie to przyjmują? Czy one to wiedzą, że my nie możemy zlikwidować tych bakterii? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję.
informuję, że radni już mają odpowiedzi w punkcie 10 z 10 porządku dzisiejszej sesji. Panie i panowie radni, przechodzimy do następnego punktu. Opinia Rady w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Grudziąckiej w Marlborough. Poproszę pana naczelnika Ryszarda Kozłowskiego o zaklarowanie powyższej opinii. Państwo, że jakiekolwiek podejrzenie
o konflikt interesów wobec rozdzielności majątkowej jest co najmniej niestosowne, karygodne, a nawet bezczelne. Naturalnie, jeżeli jestem w błędzie, to proszę o poprawienie. Co do przedmiotowej działki, interesuje mnie stanowisko prezesa TBS-u, czy nie widziałby tam pola do rozbudowy firmy. Bez tego swojej opinii wyrazić nie mogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana naszego. Jeśli chodzi o użycie terminów, konflikt interesów polega na tym, że przy najbardziej próbie rzetelnej oceny tej sytuacji, jeżeli burmistrz orzeka, miałby orzekać sprawę, której ewidentnie uczestniczy w formie postępowania majątkowego jego żona, oczywiście uważamy, że jest to konflikt interesów majątkowych gminy i osoby fizycznej będącej bezpośrednio w związku z osobą, z nabywcą, czy jest osobą zainteresowaną. I nie uważam, że nie jest to żadne naruszenie, również ocena, jaką wyrazili nasi prawnicy odnośnie tej sprawy, również stwierdzają, że jest to określenie właściwe. Zresztą państwo prawdopodobnie dostaliście materiały, bo ja starałem się, żeby również opinię tą w formie pisanej państwu załączyć. To jest tylko myślę, tylko próba jakiegoś rozszerzenia dyskusji, która w tym momencie akurat na takim etapie nie powinna mieć miejsca. Natomiast jeśli chodzi o TBS, no to tutaj nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy jest zainteresowanie, bo jest pan prezes, ale lokalizacja budynku, w którym administruje TBS, jest w jednym miejscu, jeszcze posiada lokalizację wolną na realizację zadań. Ja bardzo proszę pana prezesa Adama Kokowskiego o wypowiedź. Proszę przewodniczyć. Panie przewodniczący Sakarado, szanowni państwo, panie radni, Komisja Budownictwa Społecznego raczy się w 15 terenów budowę 4 budynków. I to na razie na świadomości wystarczy. To są tereny rozwojowe, które mamy już przeznaczone wszystko pod budowę. Jest na to plan zapisywany, zrobiony jest całego terenu. Także my naprawdę mamy cel. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, każdy burmistrz każdej kadencji podejmuje decyzję, jeżeli kto prywatna lub instytucja prywatna osoba sprzedaje i istnieje prawo pierwokupu, to burmistrz podejmuje taką decyzję. Na przestrzeni tej czy poprzedniej kadencji tych decyzji, które podejmował burmistrz, było wiele. I jak pamiętam, nie było tutaj po prostu negatywnych opinii burmistrza. Tak, proszę uprzejmie, pan burmistrz Andrzej Dykuski. Panie radny, panie i panowie radni, nie było żadnych wątpliwości. Spółka prowadzi działalność statutową, ja nie mam prawa ani biorować działalności spółki, ale bardzo bym się cieszył, jakby opinia Rady była negatywna, jakby idąc w kierunku myślenia pana radnego. Ze mnie nie byłoby tutaj najmniejszych cienia jakiegoś wątpliwości. Natomiast no myślę, że miasto nie możemy zabronić specjalnie sprzedawania nieruchomości, tak też zrobiłby w przetargu. Przystąpiła jedna spółka, warunkową umowę zawarła, natomiast ja bym się cieszył, jakbyście państwo zdjęli jakby ze mnie ten cień i głosowali przeciwnie. No, mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Panie i panowie radni, pani rada Osińska, proszę przejść. Chciałam właśnie wyrazić opinię na temat sprzedaży, wyrażenia zgody na temat sprzedaży tej działki. Otóż najpierw wrócę do wypowiedzi pana Grylaka, że chodzi tu o rozdzielenie majątku i że to jest tak nie bardzo w porządku. Ale jeżeli mamy takie prawo i jest możliwe rozdzielenie majątku przed podjęciem decyzji o kandydowaniu burmistrza na fotel burmistrza, to jest po prostu to siła wyższa i każdy ma takie prawo i z tego prawa korzysta. A przede wszystkim korzystają wszyscy kandydaci, którzy przystępują do kandydowania na ten fotel. Następna sprawa, chodzi mi o to, że do tej pory nie słyszałam, żeby najpierw PEC, a później ECO proponowało sprzedaż działki miasta, dla miasta.
I w związku z tym miasto dotąd, nawet wydaje mi się, jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić, za pana burmistrza Wilka też nic nie było wiadomo na temat propozycji sprzedaży miastu tej działki. W związku z tym w tej chwili też nie widzę problemu, żeby tej działki nie umożliwić i nie zgodzić się na to, żeby tą działkę kupił inwestor, który w tym miejscu powoduje coś konkretnego i właśnie dla celów społecznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o przerwę pana radnego. Ja jeszcze raz podkreślę, ja nie uważam, żeby tej działki nie sprzedawać. Mogę jeszcze raz zacytować swoją wypowiedź. Mało tego, idę jeszcze dalej. Nie uważam, żeby w stanie takim zachodził jakikolwiek konflikt interesów. I mówię, że jeżeli ktoś tak uważa, to po prostu przynajmniej jest to niestosowne, albo przynajmniej no nie tyle karygodne, co bezczelne. Dziękuję bardzo. Proszę przejąć pan burmistrz Andrzej. Ja widzę metamorfozę poglądu pana radnego, ale już nie o to mi chodzi, ale jakby idąc dalej. Naprawdę, szanowni państwo, no, nie szukajmy, chcemy szukać jakiegoś problemu albo rzucać na kogoś cień, to znajdźmy sobie lepszy powód, tak? A jeśli tutaj jest, ma być to powodem, to głosujcie państwo. Taka jest moja prośba, żeby miasto jakby nie udzieliło tej zgody. No dla mnie to będzie dużo wygodniejsza sytuacja. Tak jak powiedziałem, nie ma wpływu na spółkę, bo ona przystępuje do pewnych działań gospodarczych zgodnie ze swoim statutem. Natomiast mogę państwa prosić o to, żebyście tutaj zdjęli ze mnie ten jakby, jak pan powiedział, bezczelny pomysł. Panie i panowie radni, pan radny Józef Bartosz, proszę przyjąć. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado. Mnie się wydaje, że troszeczkę za daleko krótkiejszym. Zaczynamy tutaj żartować z niektórych rzeczy. Jeżeli chcemy mówić o jakimś, powiedzmy, zawodowej tej działki, to na przykład tutaj działki polskie, te wezmę do wolno, też musieliśmy ją kupić, żeby dać w raporcie. Natomiast na dzień dzisiejszy, ja uważam, biorąc pod uwagę wypowiedź pana prezesa TBS-u, gdzie ma teren budowisko, które jest potrzebne, nie ma, według mnie, nie ma żadnej potrzeby, żebyśmy kupowali to za prawie 500 tysięcy złotych i żeby to sobie miało to leżeć, lub powiedzmy jeszcze dodatkować środki na jakieś tam, powiedzmy, elementy małych architektów czegoś innego. A jeżeli państwo uważacie inaczej, tutaj, czy pan burmistrz odpowiada to po słucie trzeci, to musicie państwo od razu wiedzieć, że to skutkuje w ten sposób, możemy zaraz wyruszyć. Skutkuje to od razu, że czy nam się podoba, czy nie, musimy kupić tą działkę od państwa. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, to pan radny Kaszczego, proszę przyjść. Proszę państwa, chyba nie wszyscy zrozumieliśmy wypowiedź pana radnego Grylaka. Tego trzeba wyjść. Przecież pan radny Grylak, przynajmniej ja to tak, może ja się zrozumiałem, to przepraszam, ale pan radny Grylak, zrozumiałem, że popiera pomysł sprzedaży nieruchomości przez ENCO na rzecz spółki Dormex i pyta tylko, czy naprawdę mu się powinien wydawać w tej sprawie, a wcale nie powiedział moim zdaniem ani słowa krytycznego pod adresem tego projektu. No bo dyskusja zaczyna żyć własnym życiem, w moim uczuciu. Jeżeli pan burmistrz sobie życie, ja zagłosuję przeciw, to natychmiast pan burmistrz każe mi wskazać w budżecie środki na ten zakup, a potem uważam odpowiedzialność, bo to się nie udało, więc ja się nie odważę głosować przeciw. Podejrzewam, że pan radny Grylak też nie chce głosować przeciw, więc zapytam. Panie i panowie radni, bardzo dziękuję za wypowiedź, kończę dyskusję i przystępujemy do... Proszę przyjąć, pan radny Janusz. Wybacz pan przewodniczący, ja się troszeczkę dłużej, ale merytorycznie nie odnoszę się do tego, bo uważam, że jest między sprzedającym poza miastem, czy państwo mają teraz słyszymy, że nie ma, ale chcę państwu zwrócić uwagę na dwa zapisy kodeksu postępowania administracyjnego. I uważam, że powodem początku tej dyskusji jest wadliwa opinia prawna, wadliwa prawnika szkoły. Uważam, że powinien siebie pilotować. Która spłyca zagadnienie, a teraz przeczytam pani ten dwa króciutki, a pomyślcie sobie sam. I ja też miałem do czynienia z takimi sytuacjami i no, pan burmistrz Polski też jest w trudnej sytuacji, tak prawdę mówię w jego imieniu, bo co powinien zrobić? Czy on powinien wydać decyzję o wyłączeniu przez zespołu? I
kończyć tematy, które się nie powinno załatwiać, bo ta sprawa dotyczy jego najbliższych. I tutaj jest zapis artykułu 24, paragraf 1 Konstytucji Administracyjnego, który mówi: pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu udziału w postępowaniu w sprawie. I tu wymienia się między innymi swego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia powinności. Powinien się wyłączyć. Ale pan mówi, że ja jestem pracownikiem, jestem organem, to też jestem pracownikiem i organem. To jest drugi artykuł, 25. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu załatwienia spraw dotyczących interesów majątkowych i tak dalej. Dokładnie. Również powinna być wydana decyzja o wyłączeniu się ze spraw. Co się wtedy dzieje? Wojewoda czy inny organ wyznacza organ, który skieruje pismo do Rady Miasta, będzie nas podczas złożyć oświadczenie do tego organu. Przecież burmistrz nie może tego podpisać. Pan Rączko też nie może podpisać, więc musi zajrzeć na to. I na to zwracam uwagę. I co do zasady, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ten nieruchomość nabył, jak ktoś go kupi, jeżeli nie ma interesu w tym miasta, ale dopilnujmy formalności, bo wiecie, jakie są skutki. Skutki są takie, że jeżeli podpisze organ nieuprawniony w tym momencie, to ta operacja jest od samego początku nieważna, aż do końca. Na każdym etapie za 10 lat są prośby wolne. Proszę mi to uchylić, organ nieuprawniony złożył oświadczeń. Dlatego, jeżeli być może nie ma pracy, to jest moja interpretacja wynikająca z doświadczenia i mógłby tutaj siedzieć milczeć i mówić, ale no, byłoby uczciwy z tej strony, więc wyrażam swoje opinie, a może błąd. Nie wiem, to rozmawia pana burmistrza i z Wysokiej Rady Przedstawicieli. Dziękuję bardzo. Proszę o uprzejmie. Jeżeli można, rozważania były pod tym kątem, co tutaj pan radny był uprzejmy zauważyć. Problem zasadniczy jest, że prawo pierwokupu jest możliwe do oświadczenia, jest możliwe do złożenia w terminie 30 dni. Jeżeli Rada Miasta dzisiaj określi, że nie powinno się korzystać z prawa pierwokupu, albowiem cel taki nie jest ekonomicznie ani gospodarczo uzasadniony, wówczas odczekamy do końca owych 30 dni i strona będzie mogła zawrzeć umowę sprzedaży. Panie i panowie radni, kończę. Jeszcze pan burmistrz chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Taki wątek humorystyczny się przejawia w kilku wypowiedziach. Pana radnego Kostrzewy też. Nie jest tak dobrze, żeby pan głosował tak, jak ja powiem, no więc nie żartujmy sobie. Natomiast czasami się zgadzamy, głosujemy, czy mamy wspólne pomysły, czy na realizację pewnych pomysłów, jeden pogląd. Natomiast, no przepraszam, powiedz pana radnego, ja zrozumiałem pana radnego Grylaka, która tylko jakby droga, do której zmierzał, jakby była bardzo skomplikowana i zawiła i dwuznaczna i rzucająca jakieś cienie, więc jakby ja uznaję, że w pewnych sytuacjach trzeba sobie mówić może bardziej prosto, czytelnie, bo rzucanie jakichś cieni, półcieni, blasków, oślepiania jest niepotrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kończę dyskusję, panie radny. Bardzo dziękuję. Panie radny, już tyle sobie powiedzieliśmy, że wystarczy komentarze, dyskusje. Pan Bosen, czy szybko, panie radny, proszę. Nie, panie przewodniczący, w ogóle sytuacja, jaka zaistniała, pokazuje, że od początku głosowanie w tej sprawie troszeczkę proceduralnie powinno wyglądać inaczej. Rada Miasta powinna w takiej sytuacji postanowić posiedzeniu zamkniętym, przynajmniej bez osoby zainteresowanej, która recenzuje i to w sposób trochę opatrzny moją wypowiedź. Ja to jedno zdanie jeszcze raz przytoczę, bo rzeczywiście Radny Kostrzewa dokładnie odczyta. Tutaj radna powiedziała, że ja cokolwiek mówię, ja jeszcze raz mówię, poza tym, czy nie uważają państwo, że jakiekolwiek podejrzenie o konflikt interesów wobec rozdzielności majątkowej jest co najmniej niestosowne, a nawet bezczelne, czy bezprawne, czy karygodne, przepraszam. Naturalnie, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić. I zaczynają mnie wszyscy bić po grzbiecie, żeby mi zbić ten garb, a ja tego garba nie mam. Bo ja powiedziałem, że nie zachodzi żaden konflikt interesów. Nie zachodzi żaden konflikt interesów i jeżeli tak, to przepraszam bardzo, to o czym mowa tutaj?
o czym mowa, jeżeli nie ma konfliktu interesów, to dyskusja na sobie poproszę. Dziękuję bardzo, panie radny. Kończę dyskusję. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo i od razu przystępujemy do opinii Rady Miasta Malborka w sprawie odstąpienia od prawa pierwotnego nieruchomości zabudowanej czy niezabudowanej przy Wysokim Związku. Kto z Państwa panów radnych jest za odstąpieniem od prawa pierwotnego, proszę podnieść rękę. Trzeci. Nie widzę, kto się wstrzymał. Cztery rady się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Rada Miasta zadecydowała o odstąpieniu prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Grudziąckiej w Malborku. Panie i panowie radni, przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwał. W punkcie A. Projekt uchwały w sprawie zmian w warunkach prognozy finansowej. Szósta zmiana. Proszę pani skarbnik o zinformowanie powyższego projektu uchwały. Proszę państwa, przedłożono państwu projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, który zawiera w sobie aktualizację dwóch załączników, a mianowicie załącznika dotyczącego danych liczbowych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika dotyczącego przedsięwzięć. Tylko jakby przypomnę, że załącznik numer 2 odnośnie przedsięwzięć daje podstawy burmistrzowi, daje upoważnienie burmistrzowi do zaciągania zobowiązań, które wykraczają poza rok budżetowy w zakresie właśnie wprowadzonych przedsięwzięć. Nowymi przedsięwzięciami, które w załączniku tym zostały wprowadzone, jest to sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka. Zaktualizowano w roku 2012 też limit wydatków w zakresie projektu cyfrowo połączeni oraz zgodnie z wnioskiem naczelnika wydziału organizacyjnego anulowano wartości zadania usługi prawa. W zakresie załącznika numer 1 zaktualizowano dane liczbowe właśnie w zakresie zbiorczym przedsięwzięć oraz danych liczbowych budżetu, które wynikają ze zmian dokonanych uchwałami oraz zarządzeniami burmistrza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, pana radnego Barnasia. Opinia Komisji Finansowej. Dziękuję. Również poproszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Komunalnej Mieszkaniowej Komunikacji, pana radnego Berlińskiego. Opinia Komisji Budżetowej. Dziękuję. Poproszę również o opinię Komisji Nowego Zarządczego Promocji Miasta, pana radnego Zawodzińskiego. Dziękuję. Oraz czy inne komisje opiniowały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do pytań i do wniosków radnych. Czy są takie uwagi wnioski? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały do zagłosowania w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Szósta zmiana. Kto z pań radnych jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden rada się wstrzymał. Proszę uprzejmie, panie przewodniczący. Uchwała numer 22, łamane przez 233 przez 12. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, punkt 8, podpunkt B. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok. Dziewiąta zmiana. Również poproszę panią skarbnik miasta Małgorzatę Piracką do rozliczenia. Proszę państwa, w przedłożonym projekcie uchwały dokonano zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem numer 1. Dokonano zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem numer 2. W wyniku tych dokonanych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.
oraz zaktualizowano załącznik numer 3 i zmiana dotyczyła planu rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów szkół. I tylko może dodam, że budżet po zmianach wynosi dochody budżetowe 99 486 026 zł, wydatki 108 482 233 zł, przychody 14 182 108 zł i rozchody 5 185 901. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej o opinię komisji. Opinię komisji. Dziękuję. Również poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkania i Komunikacji. Opinia komisji pozytywna. Poproszę również o opinię pana przewodniczącego Komisji do spraw społecznych Leszka Kiewicza. Opinia jest pozytywna w odniesieniu do działu 850. Dziękuję bardzo. Również poproszę o opinię pana przewodniczącego Komisji do spraw Gospodarki Promocji Miasta. Opinia. Dziękuję. Również o opinię komisji poproszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pana radnego Markowskiego. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy są uwagi, wnioski radnych? Pan radny Dymak, proszę. Przewodniczący, uzasadnienie, w drugim podpunkcie znajduje taki zapis. Przenosi się wydatki w wysokości 56 410 zł z zadania inwestycyjnego kanalizacja sanitarna w Międzytorze. Chciałbym zapytać, czy skutkiem tej zmiany budżetowej realizacja tamtych zadań uciekli, czy to jest zła interpretacja? Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Maciej Jucek, proszę przyjąć. Nie chcę powiedzieć, że zła interpretacja na wyrost. Nie ucierpi ta inwestycja, jeżeli chciałby pan radny więcej szczegółów dotyczących tego przeniesienia, to sądzę, że pan naczelnik Milanowski jest w tej chwili tych wyjaśnień udzielić. Dziękuję bardzo. Pan naczelnik Roman Milanowski, proszę przyjąć. Przewodniczący, Wysoka Rada. W żaden sposób realizacja tej inwestycji nie ucieka. Ja może tylko krótko przypomnę historię naszych kontaktów z kolejarzami, jak również historię tej inwestycji. Dzięki ich uprzejmości wyrazili zgodę z nami swojego zaopiniowanego przez Unię Europejską projektu, tak abyśmy mogli przynajmniej część kanalizacji z Międzytorza puścić inną stronę. I w tej chwili ta dokumentacja jest stworzona. To, co zostało zrobione, to miało umożliwić kolejarzom odblokowanie kolei. I na dzień dzisiejszy to wszystko jest. Realizujemy projekt dotyczący połączenia części, którą projektu realizuje kolej z naszym kolektorem, jak również zlecimy w najbliższym czasie projekt kanalizacji. Znaczy te zadania należy więcej. Proszę bardzo, na pozostanie radnych. Jak rozumiem, realizujemy ten projekt, ale niższymi środkami. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi, wnioski radnych? Pan Marek Charzewski, proszę bardzo, panie radny. Ja również w kontekście tego punktu, jeżeli rzeczywiście prawdą jest, że tamte środki nie są potrzebne, to czy najbardziej potrzebnym miejscem blokowania są opłaty za deptak, fontannę przy ulicy Kościuszki czy trybuny przyjazne? Czy nie ma ważniejszych i mniejszych potrzeb, choćby ulica Opokowa? Ulica Rolnicza, którą pan obiecał, że będzie w tym roku robiona. Czy przekazanie tych środków na fontannę jest najlepszym rozwiązaniem? I drugie pytanie w tym kontekście, czy to jest ostatnie takie przekazanie w tym roku? Czy deptak razem z fontanną będzie nas jeszcze kosztował więcej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o siebie. Panie burmistrzu. Myślę, że jeżeli mogę odpowiedzieć.
Ja myślę, że Pani Rada, to znana interpretacja jednak tego zapisu. Czytamy w uzasadnieniu, że te środki zostają przeznaczone na bieżącą eksploatację, między innymi z infrastruktury na przystani w parku, taka spontanna i drugą przy zamach. I te obiekty czy tam infrastrukturę należy wziąć pod uwagę. Informuję i zwracam Państwa uwagę także na fakt taki, iż marszałek województwa podjął decyzję, że w tym roku infrastruktura na całej pętli żuławskiej będzie w ramach promocji udostępniane nieodpłatnie. My tam pewne wydatki ponosimy. To są wydatki, których wcześniej nie można było przewidzieć w takim wymiarze, w jakim one się w tej chwili pojawiają. Jeśli idzie o fontannę, no to tam także jest potrzebna jakaś konserwacja. Przy trybunach przypominam, że mieliśmy wielkie imprezy i tam także Państwo przyjmowaliście, bo dla wszystkich tych zadań przyjmowaliście budżet. Natomiast wiecie sami bardzo dobrze, że no on musi być modyfikowany, bo to bieżące wydarzenie i życie go weryfikuje. No, to jest przeniesienie z zadania inwestycyjnego, przy okazji powstały oszczędności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Radni, jeżeli nie ma uwag i wniosków radnych, przystępujemy do głosowania na podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok. 9 zmiana. To są pan, 10 zmiana, przepraszam. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden radny jest przeciw. Kto się wstrzymał? Trzech radnych się wstrzymało. Informuję, że większością głosów uchwała została przez radę miasta podjęta. Przystępujemy do następnego punktu. Punkt 8, podpunkt C. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Malborka nr 226, uchwalony przez 12 dnia 28 czerwca 2012 roku o podwyższeniu kapitału spółce Centrum Aktywnego Budżetu Malborka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I poproszę o zaoferowanie powyższego projektu uchwały prezesa Centrum Aktywnego Budżetu pana Piotra Sadowskiego. Proszę o przyjęcie.